Cześć, z tej strony Super Maciej, a dziś witam was w odcinku z Clash Royale. I dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o deku bardzo dobrym na 2x2, deku defensywnym. Nie wiem, czy zrobię jeszcze odcinek o deku ofensywnym, ale ten dek będzie defensywny i on jest na 2x2. I twój przyjaciel musi mieć dek ofensywny, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Więc deck, co my tu mamy? Inferno Tower, Goblin Change, Firecracker, Fireball, Princeska, Barbariancy, Dark Prince i Lock. Inferno Tower można zastąpić Teslą albo jakimś kanonem, można. Goblin Change to tu jest ważne akurat. Firecrackerkę można zastąpić Magic Archerem i Princeskę w sumie też. Można też dać jakiegoś Fishermana, jakiegoś Dart Goblina. Fireball może być jakiś Kroket, jakiś Lightning. Za Loga mogą być jakieś strzałki, jakiś Zap. Za Barbarianów Armia Szkieletków i Dark Prince też jest ważny, bo on się akurat dobrze w tej roli. I zagram sobie z moim przyjacielem Szymciem Pymciem. O nim wspominałem już kiedyś na kanale. I on ma deck ofensywny. Ale pewnie jak pokaże inny, to pewnie będzie trochę inny. On ma trochę też defensywy, jakąś Teslę ma. Właśnie o tym, co mówiłem. I właśnie Dark Prince jest dobry na spamę. No i tutaj Lock, żeby takie też spamiki lepiej kontrolować. No i tutaj Princeska sobie będzie ładnie radę dawała. I tutaj jakiegoś Firecrackera mamy. To można przelogować. No. I jak nasz teammate ma właśnie jakiegoś golema, to warto za nim Firecrackera albo Princeskę postawić. Żeby po prostu było i te jednostki dalsze. Myślę. No. No niestety nam zniszczyli. Właśnie warto fireballować to. I Dark Prince będzie dobry do ataku. Dark Prince będzie dobry do ataku. A chyba nie. No właśnie nie powiem. Jeszcze trzeba trochę uważać z tymi takimi, co się staje. Ale jest to było niedobrze. Ten deck sobie ładnie spróbuję z tym deckiem mojego Szymicia Pymcia. Ogólnie jeszcze możecie sobie wywnioskować, co ma ten armię szkieletonków, Teslę, Firebola, Golema. Za Golema może być jakiś inny tank. Cokolwiek może być. Jakiś Electro Giant. Goblin Change jest ważny w tym, bo on jest dosyć ładnie kontroluje. Dobrze kontruje. Tak jak przyciszę trochę. Właśnie, bo mnie chyba słychać nie było. Jest taki little fake. Jak macie fireballa na wysokim levelu, to możecie fireballować wizardy. Więc to jest też dobre. Dobra porada. Więc Fireballa też fajnie sobie zrobić na wyższy level, żeby można by było sobie fireballować inne jednostki. A Barbariancy na jakieś takie, załóżmy, jak mój kolega Szymon używał właśnie armii, to możecie tak samo używać tych. Możecie tak samo używać właśnie Barbariansów. Ja aczkolwiek właśnie teraz pokazuję trochę droższy wersję deku. Ale właśnie taką fajną do grania. Pierwszy mecz wygrany. Jeszcze pokażę wam drugi. I to będzie koniec ogólnie. W związku z przerwą prawie miesięczną. Nie było odcinków, bo ogólnie odpoczywałem. Odpoczywam. Żeby nagrać dla was kilka odcinków. Mam nadzieję, że nie będzie lagować. I prawdopodobnie Jeszcze pojawią się jakieś streamy. Ogólnie wybaczcie, że mam trochę niskie levely tych kart, ale no. Nie leveluję bardzo. Ale na 9 levelach sobie ładnie sprawują.
Średnio spróbuj. O kurde, chłop. I na elity można sobie walnąć barbariany. Muszę sobie barbariany walnąć. I właśnie na takiego eliksir golema właśnie się Darkness nam przydaje, bo on ładnie orze. I właśnie dlatego Darkness jest bardzo ważny. Właśnie Darkness'a i Goblin Change'a w tym deku nie można zmienić. I to jest właśnie podstawa tego deku. To są najważniejsze funkcje. Tych nie można zmienić w tym deku. Dobra. Tutaj widzicie, że nam się kilka kart powtarza, ale możecie tak ze znajomym w sumie zrobić, żeby się wam powtarzały, no bo wtedy jest w sumie trochę lepsza defensywa. Właśnie się trochę zapominam, się teraz skupię na grze. Zamiast Dark Prince'a w sumie też może być Battle Healer, ale ja bardziej polecam Dark Prince'a. Bardziej. No po prostu on dobrze sobie radzi z panami. On się bardzo dobrze. I mamy takiego gościa. I chłop prawie pada. I tutaj ładnie sobie te barbarzyńcy poradziły. Z elitami. Ogólnie jak macie jakieś zastrzeżenia do mojej gry, to możecie powiedzieć. To ja pewnie to wdrożę i w następnych odcinkach z Clash Royale nie będę robić takich błędów oczywistych. No i drugi mecz prawdopodobnie wygrany. Właśnie ja jeszcze nie postawiłem Inferno, ponieważ właśnie Szymon ma tego. Ma właśnie Tesla i Tesla w sumie pełni funkcję ten, a właśnie enemy właśnie głównie takich tanków jakichś mocniejszych nie mieli. Jedynie oprócz tego Elixir Golema, ale jego można Dark Prince'em skontrować. Więc właśnie przemyślcie to, do co wy używacie. I tutaj ładnie fireballka co można puścić. Przelegować ich można. Już zadobili. I wygrano! No dobra. Teraz postaram wam się dać jakiś, nie wiem, meczyk, w którym załóżmy będzie jakiś tank. To teraz będzie ten ostatni. Właśnie mogliście sobie zaobserwować, jakim deckiem gra Szymon. Właśnie ten deck jest taki dobry. I właśnie zamiast golema, właśnie jak mówiłem, może być jakiś giant, po prostu jakiś tank. I Goblin Change ładnie sobie radzi właśnie z Lumberjackiem czy jakimś innym. Nawet z Mega Knightem ładnie go kontruje. No i to już chyba będzie po wieży. No właśnie. Właśnie i to jest ładnie pokazane, jak szybko wygrywać. I to by było na tyle. Byłem Super Maciej, jestem Super Maciej i będę. Cześć!